Witam serdecznie wszystkich w imieniu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. Marcin Sikorski, dyrektor Centrum Kultury. Jak również w imieniu miasta i gminy Bodzentyn i Świętokrzyskiego Związku Pszczelarskiego na pierwszych świętokrzyskich dniach miodu. Moi drodzy, ogromnie dziękuję, że udało się w tak krótkim czasie zorganizować uroczystość, imprezę czy taką możliwość spotkać się na bodzentyńskim rynku w mieście gminie Bodzentyn w tak szczególnych okolicznościach, jeśli chodzi o produkcję miodu. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, pszczelarze i pszczelarki. Zostałem zaskoczony miesiąc temu, jak zgłosił się do mnie pan tu stojący obok Sikorski i zaproponował, żeby zorganizować takie święto. Oczywiście jesteśmy, nie tylko ja, tylko cały zarząd, w ogóle gremium pszczelarskie jest za tym, żeby promować pszczelarstwo. Szanowni Państwo, świętokrzyska ziemia to bardzo istotny element, bardzo istotny obszar polskiego pszczelarstwa. To Świętokrzyski Związek Pszczelarski to jest jeden z prężniejszych w Polsce, który w swoich zasobach liczy ponad 40 tysięcy rodzin pszczeli. Ale jednocześnie też musimy wiedzieć, że ta ostatnia zimowla i ten sezon chyba w największym stopniu właśnie dotknął Państwa region. Ale postanowiłem jeszcze sobie osłodzić popołudnie niedzielne spotkaniem tutaj z Państwem, bo to jest wyjątkowa impreza. Ona jest przynajmniej z dwóch wymiarów taka wyjątkowa. Pierwszy to jest ten wymiar nasz, konsumencki, że mamy okazję tutaj zobaczyć, jak wspaniałe są świętokrzyskie, szczególnie miody, ale także spotkać się tutaj przy okazji niedzielnego popołudnia. A drugi wymiar to też to, o czym mówili przedmówcy, żeby zwrócić uwagę na trudną sytuację związaną z, nie wiem jak to się mówi, czy to jest pogłowie pszczół? Z pogłowiem pszczół. Zabieramy skrzynkę, normalnie ustawiamy gniazdo tak jak powinno być. To jest najzdrowsze. Co jest ważne w robieniu pakietu? Pakiet musi być karmiony. To jest główną podstawą, że różnica między pakietem a rójką jest taka, że rój wychodzi z ula najedzony, a pakiet jest głodny. I trzeba to karmić i kontrolować. No i żeby właśnie przy tym dzisiejszym dniu jakaś rozgrzeweczka była. A naprawdę rozgrzewa. Zaraz pana dyrektora poczęstujemy. Nie, bo bym do domu mógł nie trafić. Nalewka oczywiście z miodu. Plus spirytus i plus sok z cytryny. Proporcje, tajemnica. No i oczywiście dużo, dużo serca włożone. Ja mam nadzieję, że media nas nie nagrywają w tym momencie. Mama przygotowała na dzisiejszą uroczystość ciasto. Mamy cztery rodzaje. Miodownik orzechowy, piernik, ciasteczka z miodem i kokosanki. Tak. No nie będę oryginalna, jak powiem, że do tego jest potrzebny miód, tak? Dziękujemy bardzo. Zespół Wilkowianie na dzisiejszą okazję przygotował żeberka marnowane w miodzie ze świeżą kapustą, a na deser gruszki też z miodem zapiekane. Zespół Świętokrzyskie Jodły na dzisiaj przygotował całuszny placek, a dlatego tak się nazywa, że jak ja go piekę zawsze, to mój mężczyzna ciągle mnie całuje za każdy kęs. Ma bardzo dużo miodu w sobie, ponadto jest ekologiczny dżem z czarnej porzeczki od mojej koleżanki i dużo, dużo serca. My zrobiliśmy skrzydełka w miodzie. Coś innego. Coś innego. A co, jak te skrzydełka się tam stały na tym talerzu? Przetrzymać przez 24 godziny w lodówce, na następny dzień przygotować sobie sosik
sosu sojowego, miodu, troszkę wody i to wszystko razem pieczemy. To są pomarańcze z miodem, z wiórkami kokosowymi zawinięte w liść sałaty lodowej. No to super, bardzo smacznie wygląda.